Temat jest taki. Mam zrobić ramkę na obraz. Nigdy tego nie robiłem, ale mam kminę. Dałoby się to zrobić generycznie. Wyciąć proste kawałeczki, uciąć na ukośnicy, żeby fajnie kąty się zeszły. Później to skleić jakoś na jakieś podstawowe łączenie. No i by było. Ale to jakby gabie dla zioma. I ziom, nie mogę powiedzieć sobie za życie, po prostu chciałby, jakby to wyglądało właśnie ręcznie zrobione. Dlatego właśnie ja to robię. Bo ja lubię się tak dłubać, nie? I no coś muszę tu przekombinować po prostu, żeby tu był taki bardziej custom. Takie bardziej, no wiecie, mniej generyczne. No i tak właśnie się wpatruję w ten obraz i próbuję wykminić, co by tu zrobić. No i niewiele widzę tutaj na nim kątów prostych. Dużo jest takich właśnie i trawa. Wszystko jest takie faliste. Wszystko jest takie bardziej płynne. I dlatego ta ramka też chyba będzie zrobiona bardziej w ten sposób. Że nie będzie taka kanciata. No, chyba batem. Chociaż trochę kątów prostych jest. Na pewno w oknach, w budynku jako takim. Ogrodzenie też jest z raczej takich falistych kawałków drewna i gałęzi. Jedyne kąty proste to właśnie domostwo. Jakaś tam szopa za domostwem, ale ona też już się tak rozmazuje. No i studnia. Ogólnie też kmina jest taka, że ja i ten ziomal pracowaliśmy lata temu w firmie, która się zajmuje pozyskiwaniem starego drewna. I takie chaty, jak tutaj jest na obrazie, jak na przykład ta z obrazu, też mieliśmy styczność z takim drewnem. I chciałbym lekko tą fakturę tego starego drewna odzorować, a bardziej mi chodzi o ciosane belki. Ciosane, niecięte. Czyli właśnie ciosane toporem ciesielskim zazwyczaj. Ja takiego nie mam, ale też mam inne narzędzia, mniejsze. Też ramka jest mniejsza niż belki, więc myślę, że jak już uda mi się to fajnie połączyć. Jakby głośno, może uda się go znaleźć. Póki co nic nie widzę, ale jest gdzieś obok. Jest.
zniknął. No sorry. Ciężko go uchwycić. Na żywo go widzę przez obiektyw już ciężej. No chodzi sobie jakieś 10 metrów ode mnie. Może go jeszcze przyczaję później. Też kminie zrobić tak, żeby ta ramka wyglądała w takim stylu, tak jakby była zrobiona tymi samymi narzędziami przez te same osoby, co budowały tą chatkę. Oczywiście to tylko świat z obrazu, ale mniej więcej kumam ten klimat, bo no, takie chatki zdarzało się poznać. Zdarzało się te belki mieć w swoich dłoniach i coś czytać o tych narzędziach, o tych czasach, o tych cieślach, więc spróbuję sobie to jakoś dobrze wyobrazić, się mocno wczuć. Uważaj, Luna. Ogólnie historia tego obrazu jest taka, że w poprzednią zimę właśnie ziomal zaczął remontować pomieszczenia gospodarcze, w których przez lata wisiał ten obraz. I tam był piec ogólnie, ludzie palili fajki i tak dalej, więc on był zabrudzony maks. No i tak z ciekawości jakby zatytułowaliśmy go sobie wyczyścić. No i używając różnych tam sposobów z neta, tam pamiętam, że kwasy, że sok cytryny był, mydło oliwne, ocet chyba, nie pamiętam już w końcu jakim sposobem, ale próbowaliśmy różnych, pędzelkami, jakimiś szmatkami, czyściliśmy ten obraz. Mam to na jakimś jednym z filmików też uwiecznione. No i od tego czasu ten obraz leżał u mnie, czekał na właśnie ramkę. Czekał na swoją ramkę. Kumpel w tym czasie zdążył wyremontować te pomieszczenia i tam będzie sobie otwierać już niebawem sklep budowlany. Sklep z narzędziami. Dlatego najwyższy czas, żeby tą ramkę zrobić. Próbowałem już raz. Kilka wieczorków, ale anulowałem tam ten projekt. Jeszcze nie miałem wtedy elektronarzędzi, więc wycięcie kawałków, podłużnych kawałków z dęba, z dębowej deski zajęło mi dużo czasu. I ostatecznie zrobiłem to też źle, były za wąskie i teraz po prostu zaczynam od nowa. Mam trochę elektronarzędzi, więc myślę, że ten etap pójdzie sprawniej. Dzięki temu będę mógł więcej czasu poświęcić na custom, a nie na po prostu cięcie. O, jak się też okazało, na początku kumpel szukał informacji o Henryku Gasku. Ich nie znalazł, więc założyliśmy, że to jest jakiś obraz namalowany za flaszkę czy coś. Wiadomo, że jakiś tam podrzędny malarz pijaczna lokalny. Ale jak się później okazało, to nie, że pan Henryk Gasek był szerzej znanym artystą i że jego obrazy są cenne więcej, bardziej niż flaszka wódki. Ale to się okazało już po naszej renowacji, bo jeśli byśmy wiedzieli, że są tyle warte, no tyle, no myślę, że gdzieś koło kółka chyba, to byśmy tak odważnie nie polecieli z tymi różnymi substancjami według internetowych przepisów. No ale cóż, jako tako wygląda, na pewno lepiej niż był. A, jeszcze kmina jest taka, żeby zakryć, tutaj widać ganty po starej gamce. I
tak spróbuję zrobić, żeby właśnie nie było tego widać. Czyli no mniej więcej ten centymetr, półtora ramka będzie musiała wchodzić na to, na obraz, na płótno. Jeszcze nie wiem, jak to zrobię, czy to będzie jeden szeroki kawałek nachodzący, czy będzie po prostu dodana listewka, to się jeszcze okaże. No dobra, chyba tyle. Można przystąpić do prac. Do mierzenia, cięcia i dłubania w skrócie. Nawet jakby były szerokie deseczki na 10 centów, gdyby były takie masywne, to też by to mogło fajnie wyglądać. Tak jak trochę okno do obory, albo z obory, wyglądające na podwórze. O, właśnie, może taka kmina. Tak jakby to był widok z chatki od sąsiada, bo jak widać tutaj są ślady. No ogólnie domostwo mogło mieć kilka takich chatek. Tak załóżmy, że tutaj też coś było. Jakaś zagroda, obora, cokolwiek. Może w ten sposób. Tak jakby właśnie to było okno z obory. To faktycznie, jakbym dał takie szerokie, takie dyszki albo dwunastki. W sumie tam jest kawał ściany. Ściana to jest biała. Biała jak ten śnieg tutaj na obrazie. Mówię o tej ścianie, na której on będzie wisieć. Ogólnie zrobię to z dębu, ponieważ dęba ma najwięcej. No i też jestem prostym chłopem ze wsi. I kumpel też jest prostym chłopem ze wsi. A dla prostego chłopa ze wsi dąb jest zawsze takim symbolem jakby lepszej szości. Lepszego rodzaju drewna. Takiego, co ma wytrzymać długo, dużo. Jest twarde, ciężkie, bo każdy takie nosił, każdy takie ścinał, każdy takie dotykał i każdy z takim dębem pracował, więc byłoby hańbą, gdybym zrobił to nie umniejszając żadnej sośni, ale na przykład z jakiejś sosny czy z innego miękkiego drewna. Więc tak, to będzie dąb, więc już sobie to mniej więcej jakoś wyobrażam. Nie wiem, czy budowali obory i chaty z dębowych belek, ale uważaj, Luna. Ale to już będzie moja. Nie wchodź tutaj. Dobrze, podniosłem. Dobra. Wymiary mam, trzeba ciąć. Proces cięcia chyba odpuszczę z nagrywaniem, bo już jest głośny. A, to ma być chillowy filmik. No wczoraj jak pszczółki latają i buczą. Nie wiem, czy słychać buczenie, pewnie bardziej szum drzew, ale przynajmniej widać. No, uwielbiałem ten bluszcz. Dąb pewnie niekoniecznie. No, ale wygląda pięknie, szczególnie jak kwitnie. Teraz to już trochę jest po. Tak mi się wydaje. No, ale pszczółki nadal codziennie latają. W okolicach południa zazwyczaj je widuję. O, jakaś mnie
Dobra, jedźcie sobie. Smakuwa. Trochę mi zeszło. Byłem wybredny przy wyborze deski. Później jeszcze sąsiad na barierę podbił. No ale ostatecznie tak, osztorcowałem dechę, żeby mieć jak najmniejsze odpady. No i niby jest wszystko git. Tylko teraz ogarnąłem jak jeden problem, że to będzie ciężkie. Naprawdę. To będzie mógł trochę ważyć. Chyba, że zacznę na grubości trochę. Tylko nie mam żadnego sprzętu, by to zrobić oprócz struga. Więc jeszcze nie wiem, czy będzie mi się chciało. A może zostawię takie masywne po prostu. No cóż, najwyżej na dwa haczyki, albo jeden jakiś konkretny. W sumie to konkretny haczyk będę mógł wkręcić w tą beletkę. Mam nadzieję, że ściana stabilna. A stabilna, bo po remoncie. Więc chyba bez wypału. Silny chłop jest, to sobie podniesie. Dobra, teraz skracam na długość i strugam. Zlepka się pojawiła do towarzystwa. Nie ty, Luna. Nadmierzyłem sobie już linię do cięcia, ale wpadłem na pomysł, że wykorzystam ten sęk i muszę odmierzyć tak, że ogólnie uciąłem sobie z zapasem asekuracyjnie i teraz mogę sobie odmierzyć to tak, żeby ten sęk wyszedł później idealnie na środku, prawdopodobnie górnej, poziomej ramy. Zobaczymy, bo może na ostatecznie dodać fajnego efektu. A może nie. Może ubrzydzić. Ale raczej będzie ładnie. Mówiłem o tym sęku. On byłby tak na środku, u góry. Ale przyczaiłem jeszcze, że tutaj mam też sęk. Jedna połowa, druga połowa. I właśnie postaram się to umieścić na takiej wysokości, żeby się zgrywało z tym sękiem środkowym. Wtedy pozostałość tych kawałków drewna będzie bardziej jednolita, bez sęków. I wydaje mi się, że będzie to pasowało z obrazem, ponieważ na obrazie tak samo górna część jest jakby bardziej naczkana, więcej, dużo się na niej dzieje, a w tej dolnej części i w sumie jednolity śnieg praktycznie i mniej więcej rama powinna wyglądać podobnie. Oczywiście to już daleko w przyszłość wybiegam i sobie to tylko wyobrażam i wyobrażenia mogą się nie zgadzać później, no ale cóż, jest pomysł, to polecę w tą stronę. Też właśnie dzięki temu, że uciąłem wcześniej dłuższe kawałki, to teraz mogę sobie tak to mniej więcej jeszcze kombinować i ustawiać też.
Zacząłem wstępnie strugać beleczki, tak żeby po prostu zobaczyć, co się kryje pod zewnętrznymi warstwami, żeby mieć lepszy ogląd, jak ten materiał wygląda. No i tak jak się spodziewałem, te sęki sprawiają trochę trudności w obróbce, no ale coś za coś. Warto się przemęczyć moim zdaniem, bo na przykład spójrzcie na ten. To jest ten, co będzie u góry, na poziomej beleczce. No, jak dla mnie jest piękny. Jeszcze trochę tutaj pewnie będzie zmian, bo będę dodawać tą stylizację nadciowski. Ale póki co ten sam sęk, sam w sobie wygląda fajnie, jak taki tunel. Ma pęknięcie w środku, ale to nie przeszkadza, bo pęknięcia możliwe, że ja jeszcze będę coś dodawać. Tak czy siak, póki co wygląda spoko. Fajnie wyglądają te słoje promieniste, nie pamiętam jak one się nazywają. Te jasne takie tutaj, co widzicie. One dodają, szczególnie w dębie, takiego niezłego vibe'u. To ma też jakąś swoją specyficzną nazwę. Coś podobne do bluszcz, ale nie bluszcz, tylko łuszcz, puszcz? Nie pamiętam. Pewnie w tym momencie jest napis na dole, który to mówi. I sam siebie wyjaśniam. No ale trudno. Dobra. Strugam dalej. Zobaczę, jak to się dalej będzie prezentować. O, przypalenie jakieś. O, tutaj też. A, no i też mam jakieś plamy oleju. O! To w sumie jest z tyłu. Tak. Bo chcę zrobić, żeby było zgodnie z promieniami. Że tak jak drzewo rosło do zewnątrz, to tak samo, żeby rama była od tej strony. Więc cóż, no tak czy siak z tyłu podrównałem. I teraz z przodu. A, no i te plamy oleju na tej dolnej też jakieś są. Ale to pewnie kwestia kilku milimetrów. I raczej głębiej ten olej nie wszedł. Gorzej tutaj przy sęku, a tu się najgorzej obrabia. Ale cóż, mam czas, no spokojnie. Tak zostaję i tak się patrzę. Chyba cofnę ten pomysł z sękami. W sensie ten górny zostanie. Bo to jest bardzo ładna beleczka. I dlatego chcę, żeby ona była w całości na zewnątrz. Bo ja ogólnie tu planuję robić łączenia na takie wpusty. Mam do wyboru. Albo ta deska będzie na zewnątrz, ta i analogicznie ta po drugiej stronie, albo ta. I chyba jednak zrobię tak, że ta będzie, że te poziome będą z góry, a te będą się chować pod nimi. Więc tak czy siak ten sęk i ten drugi będą raczej schowane. I też wydaje mi się, że z nimi byłoby za dużo. Za dużo by się jednak działo po tej górnej stronie. Dobra.
wspomniałem wcześniej, że chcę swoją ramę stylizować na cioski. I czym są te tak zwane cioski? Cioski to na przykład coś takiego. To jest dosyć wąski, jakaś beleczka prawdopodobnie ze stodoły. I mniej więcej to wygląda tak. Czyli nie jest równe. Ma różne zagłębienia, górki i tak dalej. I też jest postrzępiony. Ja nie wiem, możliwe, że nie będę robić postrzępionych takich elementów. Może raczej postaram się, żeby było gładkie, ale z pęknięciami. Mniej więcej taki efekt będę się starać uzyskać. Jeszcze nie wiem czym, ale coś się wymyśli. Czajcie to. Robaczek podbił na bajerę. Tak się składa, że zrobiłem sobie kiedyś obiektyw makro. Z obiektywu do kamery CCTV znalezionego w rowie i dokleiłem do swojego starego. Zaraz wam pokażę, jak działa. Niestety będę musiał odpalić słomą, a może nie. Zobaczymy. Może uda mi się ustabilizować ręką. Chwila, muszę przejściówkę zmienić. Dobra. Robaczka do światła. Jak się macha. No. Nóżkę stawia. Widzieliście? Nie wiedziałem, że umie latać. Dosyć długo tutaj siedział. A skoro mam już ten obiektyw, to pokażę wam jeden szczegół na obrazie. Chwila, gdzie on jest? O, tutaj. To jest pani przy studni. Z pomarańczową chustką. Tylko w tym miejscu jest użyty ten kolor. Jest jakby taki najmocniejszy, najbardziej kontrastujący. Zastanawiam się, czy go gdzieś w ramię nie wprowadzić. Dodać jakiś taki akcent. Nie mam takiej farby, ale może coś innego bym kminił.